Magda Gessler zawsze z dumą mówi o swojej restauracji u Fukiera, przede wszystkim o niej. Miałaś okazję spróbować być? Co zjadłeś i co sądzisz? No byliśmy u Fukiera. Kto nie był u Fukiera? Ja byłem. No, ja nie znam ktoś w Polsce, który nie byłby u Fukiera i to jest normalny. Jedna z najstarsza i najpiękniejsza restauracja, które mamy w Polsce. Byłem z żoną i nie zapomnę ta kaczka. Pukaczka dostałem. To było szaleństwo. Bardzo smaczny i ten klimat, który istnieje w tej restauracji. Też łączy Was chyba to, że nie chodzi o jakąś bitwę o gwiazdki, tylko o dobre jedzenie dla rodziny, przyjaciół. No oczywiście, że tak. Magda, jej cel zawsze był, żeby był jakość, tradycja polska, piękności i tyle. Dlatego, że łączy nas to, że nie walczymy tak o jakie gwiazdy, albo walczymy tak o jakość, o smak i o uśmiech klienta, naszego konsumenta, który kiedy się uśmiecha, to znaczy, że jest zadowolony, to jest nasza nagroda. O to chodzi. To zapraszamy w takim razie też do restauracji przy Campinosie w Izabelinie już niedługo.